W dniu 3 sierpnia około godziny 14 w Bielawie na Alei Jana Pawła II doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Kierujący pojazdem marki BMW, w którym podróżowały cztery młode osoby, jadąc w kierunku Dzierżoniowa, podjął manewr wyprzedzania, w trakcie którego stracił panowanie nad pojazdem. Wprowadził pojazd w poślizg, następnie przejechał na przeciwległy pas jezdni, zderzając się z pojazdem marki Ford, w którym podróżowały dwie osoby. W wyniku tego zdarzenia niestety dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. Byli to uczestnicy z pojazdu marki BMW. Dwie osoby z pojazdu marki BMW zostało przetransportowanych do szpitala w stanie ciężkim. Obrażeniom ulegli także kierowca i pasażerka pojazdu marki Ford. W tej chwili policjanci na miejscu cały czas pracują, wykonują oględziny, czynności procesowe. Pojazdy będą zabezpieczone do dalszych badań przez biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków i zdarzeń drogowych. Na miejscu także czynności wykonywane są pod nadzorem prokuratora rejonowego w Dzierżoniowie.